Jasz Kapela, krótka rozmowa. Słuchaj, nie, spokojnie, dziś tu nic się nie wydarzy. Będzie spokój. Dużo tych dymów dzisiaj było. Jak ty to znosisz? Ze spokojem, no. Bawi mnie to, jak się chłopaki denerwują naprawdę na mój widok. Piłeś coś przed dzisiaj, tak, żeby się uspokoić, czy nie? Nie. Małe piwko wypiłem po tym. Bo miałeś tak niedowagę, tak? No, to chyba, że mniej niż w ostatniej walce. No, już mi się nie chce robić masy, bo nie mogę i... Nie, jakoś nie mogę tyle żreć i... No i też ten trening po prostu, wydaje mi się, sztuk walki też nie jest tak, żeby robiło się masę od tego, a na siłowni już trochę nie mam czasu, bo codziennie trenuję sztukę walki. Pamiętam, że przy Prime 1 Kosakowski chciał toczyć walkę po walce. Ty jakbyś jutro wygrał, to też ewentualnie toczysz następną walkę, bo kandydatów jak widać jest Bagietka już tutaj czekał, inni, ale widziałeś, że publikę masz przeciw sobie. Nie zauważyłem, pewnie mówiąc. Nie. Będą twoje kibice? Oczywiście, tak, na pewno będzie trochę. Rzeczywiście, jak była konferencja, to przy stole chyba tylko prowadzący Casio i Jan Płacio nie chcieli się ze mną ubić, a cała reszta by chętnie weszła ze mną do oktagonu. Myślą, że zarobią łatwe pieniądze, faktycznie. Powiedzmy, ty jesteś dobrze przygotowany teraz, bo rozmawiałem z trenerem, on twierdzi, że tak, ale chciałbym to od ciebie usłyszeć. Tak, też myślę, że Krzysiek dobrze mnie przygotował i umiem dużo więcej niż w pierwszej walce. To jest jednak kolejne miesiące treningów i dużo więcej robiłem sparingów też, więc czuję się dobrze przygotowany. Czujesz się pewniejszy? Tak, na pewno. No, dużo mniejszy stres mam niż przed pierwszą walką, no bo to jednak jest sprawdzenie się, jak pierwszy raz ci wchodzi do oktagonu, a teraz już trochę to znam i... A ty jesteś też prowokator, bo było część tak, że atakowali ciebie, okej, ale ty sam prowokowałeś tutaj, przyznaj to. No, jak już tak... Nie. No trochę, lubisz ich wkurzać? Trochę tak, no wiadomo, że trochę ich wkurzam. Trochę? Żeby się wkurzali. Chcieli cię tu zabić dzisiaj. Tutaj ochrona. Trzech czy czterech ochroniarzy musiało pacyfikować. Widziałeś, co się działo? Tak, Bagieta strasznie się rzucał. Bagieta, ale w ogóle tam, no to już iluś chętnych chciało startować. To się zastanawiam, czy ty udźwigniesz tyle walk. Nie wiem, no w oktagonie myślę, że i tak nie będę występował częściej niż teraz na parę miesięcy, więc no spokojnie, no poza oktagonem nie zamierzam się bić z nikim. A, czyli będzie pokój, tak, jutro? No zobaczymy. Ale jakieś wyzwanie padnie, jeśli na przykład ty wygrywasz albo przegrywasz, jak to w ogóle będzie wyglądało? Jest jakiś plan na to? No miałem przed tą walką parę osób mi odmawiało, że chętnie by zawalczyło, ale nie zdążyło się przygotować, więc mam nadzieję, że któraś z tych osób jednak się wzięła za treningi i przygotuje się na kolejną galę, ale zobaczymy, może trzeba będzie szukać jeszcze dalej. Solidnie wyglądał dzisiaj, co? Nie przestraszyłeś się tej kraty na brzuchu, klaty, bicepsów? Nie, no jest trochę cięższy i napakowany. Na pewno będzie trudniejszym przeciwnikiem niż Ziemowit. Pewnie jest silniejszy, ale no, z tego co wiem, to prawie nie ćwiczył sztuk walki i niewiele umie, więc to, że ma klatę, no nie pomoże mu. Ale możecie rozbić jakąś fajną piosenką na początku i się rozkleisz i taki wyjdziesz trochę, wiesz, wczorajszy. Nie sądzę. Czyli pełna mobilizacja, tak? No tak, 70% na skoli, myślę. Myślę, że jest trudniejszym rywalem niż Ziemowit Piast-Kosakowski? Na pewno jest trudniejszym rywalem, no ciągle też mi trochę noga boli po tym Bagiecie. Ale po czym? Po tym jak cię kopnął? Mi na krzesło i coś tam musiałem spaść jakoś na krzesło, no i byłem parę razy na rehabilitacji, na obdukcję też co zrobiłem, może na policję zgłoszę, jeszcze się zastanawiam. Chyba, że mnie przeprosi, to może nie. Będziesz zgłaszał na policję? Wiesz, no, jak w tym środowisku, jak w tym środowisku by cię określili? Gdzie idzie tu do nas? Tak, wiem, jestem konfidentem, ale po co są takie instytucje, żeby z nich korzystać, nie chcę być atakowany poza oktagonem. Jak ktoś będzie to robił, to będzie to odpowiadał w odpowiedni sposób, czyli prawny. O ile pamiętam, to w tych instytucjach właśnie to ja raczej... Też już nie z tym bywa, wiadomo. Różnie bywa, tak, nie bardzo chętnie chyba bronią tych lewicowych działaczy. No nie zależy od policjanta i komendy. No. U mnie w Zielonce akurat mam zaprzyjaźnioną komendę, myślę, że nie będzie problemu z zgłoszeniem. Jezus Maria. Dobra, w takim razie powodzenia, dajcie jutro dobrą walkę. Dzisiaj świetne dymy, to naprawdę się dobrze oglądało. Dziękuję bardzo, Jaszu. Dzięki.